to kolejny i jednocześnie jeden z najbardziej znanych pojazdów ze szklanego ekranu. Na dodatek pojawił się w tak dużej ilości produkcji, że pod tym względem niewiele pojazdów może mu dorównać. Przed Wami Herbie. Jestem ciekaw, czy twórcy przygód Herbiego zdawali sobie sprawę z tego, że samochód stanie się prawdziwą ikoną wśród milionów telewizów na całym świecie. Tego nie wiem, natomiast chciałbym opowiedzieć bliżej o tym specyficznym samochodzie, przy czym nie będę wchodził w głębszą analizę dotyczącą marki i modelu. To zostawiam prawdziwym fanom Volkswagena Garbusa, ponieważ, jak się pewnie domyślacie, jest to temat rzeka. A wszystko zaczęło się od tego filmu, który wszedł na ekrany kin w 1968 roku. Bazuje on na opowieści pod tytułem Samochód, chłopiec, dziewczyna, napisanej w 1961 roku przez Gordona Baforda. Był to jednocześnie ostatni aktorski film wyprodukowany przez Walt Disney Productions pod nadzorem Walta Disneya, ponieważ zmarł on w 1966 roku. Oczywiście głównym bohaterem jest Volkswagen Garbus, o którym już wspominałem, w USA określany jako typ 1. Szacuje się, że łącznie we wszystkich filmach fabularnych z tej serii na przestrzeni kolejnych lat wykorzystano kilkadziesiąt takich pojazdów. Podobno ten najsłynniejszy i najstarszy Herbie, czyli Volkswagen typ 1 Sunroof Sedan, był egzemplarzem z 1959 roku w kolorze Fjord Blue. Ale absolutnym sztosem jest to, że samochód został zmodyfikowany przez firmę MP, która ma na swoim koncie mnóstwo ciekawych projektów. A to jedna z naklejek z mojej kolekcji, oryginalna naklejka MP pochodząca prawdopodobnie z lat 60. A wracając do pojazdu, to jeszcze ciekawsze jest to, że zmodyfikowany został nie tylko jeden egzemplarz, a prawdopodobnie 8. Obniżone zawieszenia, 15-calowe felgi o szerokości 6 cali, to tylko kilka modułów. Przynajmniej jeden z tych samochodów istnieje do dziś i według relacji jednego z właścicieli pojawił się również w kolejnej części przygód Herbiego. Warto również wspomnieć, że w jednym z tych aut używanych do scen wyścigowych zamontowano silnik z Porsche z modelu 912, który podobno później zastąpiono jednostką z innego modelu tego producenta 356. Z tego auta pochodziły również hamulce. Zmieniono także wahacze, amortyzatory na produkty firmy Koni. Zamontowano takie dodatki jak na przykład trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, obniżone zawieszenie, inne felgi, ale i do tego wszystkiego klatkę bezpieczeństwa. A co do stylistyki, to zwróćcie proszę uwagę, że egzemplarze wykorzystane w pierwszej części filmu różnią się nieznacznie od tych, które pojawiły się w kolejnych. Na przykład charakterystyczne paski mają inny odcień, jaśniejszego błękitu. Oczywiście poza egzemplarzami i po modyfikacjach na ekranie pojawiły się również w miarę seryjne Volkswageny Garbusy. Możemy je poznać chociażby po seryjnych kołach z charakterystycznymi dekielkami, na których, uwaga, nie było logo Volkswagena, podobnie zresztą na masce i innych częściach nadwozia. Kolor nadwozia Herbiego to L87 Pearl White i tutaj kolejna interesująca kwestia. Normalnie deska rozdzielcza powinna być również w tym kolorze co nadwozie, a tymczasem widzimy, że jest szara. Dlaczego? Podobno chodziło o to, żeby nagrywając ujęcia z wnętrza pojazdu, deska nie odbijała światła i kamery. No i to, co najbardziej przyciąga uwagę, czyli numer boczny 53, który, uwaga, nie pojawił się jednak we wszystkich scenach. W filmie widzimy również, że Herbie jest zdolny poruszać się bez kierowcy o własnych siłach. W tym celu stworzono specjalny system kół łańcuchowych i pasowych połączonych z drugą kolumną kierownicy umieszczoną pod przednim siedzeniem, kończącą się na tylnym siedzeniu. Zdublowano także linki sprzęgła, pedały, a dźwignię zmiany biegów przedłużono. Co ciekawe, kierowca znajdujący się w efekcie z tyłu widział, co dzieje się przed pojazdem, ale jednocześnie był tak dobrze zakamuflowany, że nie było widać go z zewnątrz. Nie obyło się oczywiście bez błędów, a jeden z nich jest związany z numerem bocznym 53. Podczas jednej ze scen, gdy Tennessee wychyla się przez okno, na drzwiach po stronie pasażera po prostu go brakuje. Ale co bardziej interesujące, to w tej samej scenie widać, że drzwi u dołu wzdłuż dolnej krawędzi są specjalnie wycięte. Po co? Po to, żeby można było lepiej nagrać scenkę, kiedy auto przychyla się na bok i jedzie na dwóch kołach. A co dalej stało się z tymi Garbusami po zakończeniu zdjęć do filmu? Cóż, nie planowano kontynuacji, dlatego po prostu je sprzedano. W tym i w kolejnych częściach filmów z tej serii pojawiło się oczywiście mnóstwo innych interesujących pojazdów, jednak ten odcinek postanowiłem poświęcić tylko i wyłącznie Herbiemu. Los bywa jednak nieco przewrotny i w 1974 roku pojawiła się kontynuacja pod tytułem Herbie Rides Again. Poza zmodyfikowanym egzemplarzem z pierwszej części, który podobno pojawił się również tutaj, ale ostatecznie sceny z nim wycięto, na planie możemy zobaczyć egzemplarze prawdopodobnie z roczników 1963-1964, w większości seryjne, co widać chociażby po standardowych felgach. Wcześniej mówiłem o różnicach w wyglądzie samochodów w poszczególnych częściach. Zwróćcie uwagę tutaj na te charakterystyczne pasy. Tym razem są one granatowe. Natomiast boczne stopnie progowe były czarne, a z przodu zamontowano dodatkowe światło przeciwdmielne firmy Carello. Ciekawostka jest taka, że umieszczono w nim specjalną małą kamerę, dzięki której kierowca siedzący z tyłu, prowadząc ten pojazd, widział dokładnie, co dzieje się przed samochodem.
Tak jak już mówiłem, nie chciałbym zagłębiać się w analizę poszczególnych zmian, jakie zachodziły w tym modelu na przestrzeni kolejnych lat. Jednak zwróćcie uwagę, że na ekranie widać sporo młodszych egzemplarzy, a sukces pierwszej części filmu sprawił, że na współpracę z filmowcami otwarł się sam Volkswagen. Garbusy przypominające Herbiego umieszczone były w salonach tej marki, aby promować film. Logo Volkswagena na masce i kołpakach również zostały przywrócone. Po prostu firmie bardzo zależało na takiej promocji, ponieważ w tamtym czasie w USA sprzedaż Volkswagena Garbusa była zdecydowanie niższa niż w latach ubiegłych, no a umieszczenie samochodu w filmie to chyba całkiem niezła promocja. Kolejny film z tej serii pojawił się w 1977 roku i oczywiście nadal głównym motobohaterem był Volkswagen Garbus. Na planie wykorzystano prawdopodobnie 9 egzemplarzy samochodów z rocznika 1963. Kilka z nich pojawiło się również w kolejnej części, o której opowiem za chwilę. Nie sposób nie zauważyć, że w imidżu tego auta zaszło kilka zmian, które nadały mu nieco groźniejszy wygląd. Światło przeciwdzielne Carello zakryte czarną osłoną z logo firmy. Obok wycieraczek przedniej szyby widać wysuwaną antenę. Dodano charakterystyczną maskownicę wlewu paliwa na prawym przednim błotniku. W rzeczywistości była atrapą, ponieważ był to element pochodzący z nowszej wersji tego modelu, podobnie jak asymetryczne lusterko zewnętrzne. Jednak według mnie zdecydowanie najciekawsze są szerokie felgi z oponami Goodyear GT. Całość uzupełniają naklejki z wyścigów Monte Carlo umieszczone na szybach samochodu. We wnętrzu natomiast pojawiły się szare kubełkowe fotele i klatka bezpieczeństwa, a materiał na dachu jest według mnie zdecydowanie ciemniejszy. Herbie Goes Bananas. Przyznacie, że to nieco dziwna nazwa, ale co tam, najważniejsze, że przygody Herbiego doczekały się kontynuacji w 1980 roku. Niektóre egzemplarze Garbusów, które wykorzystano w tym filmie, pojawiły się także w serialu z 1982 roku, o którym opowiem za chwilę. Kolejna ciekawostka? Proszę bardzo. Volkswagen zakończył sprzedaż tego modelu w USA rok przed premierą filmu. A najciekawsza sytuacja, która miała związek bezpośrednio z tym filmem, to fakt, że Herbie ustanowił rekord Guinnessa. Tak, dobrze słyszeliście. W trakcie realizacji zdjęć w 1979 roku był pierwszym samochodem, który przejechał przez Kanał Panamski. A co zmieniło się w kwestii wyglądu aut, które pojawiły się na planie? Cóż, zostały one nieco ugrzecznione i bardziej przypominały te z pierwszej części przygód Herbiego. Z szyb usunięto naklejki, zniknęło też dodatkowe światło zamontowane z przodu, szary pałąk klatki bezpieczeństwa, a odcień materiałowego dachu zmienił się na jasno-szary. W jednej ze scen auto zostało wyrzucone do morza za burtę promu. Co ciekawe, nigdy nie zostało wydobyte na powierzchnię, a jeszcze bardziej interesujące jest to, że tak naprawdę była to makieta wykonana w większości z drewnianych elementów. Dobra wiadomość jest taka, że egzemplarz wykorzystany w scenie walki byków i jeszcze jeden kolejny zachowało się do dziś. The Love Bug to film telewizyjny z 1997 roku i jednocześnie kolejna historia o przygodach tego sympatycznego auta. W odróżnieniu od egzemplarzy z poprzednich części zaszło oczywiście kilka zmian w wyglądzie tego samochodu, a więc w miejscu naprawdę ciekawych i klimatycznych szerokich felg pojawiły się zwykłe standardowe koła. Sporo różnic widać również w grafice naniesionej na nadwozie. Zmienił się rozmiar pasów, jednocześnie zamiast granatowego koloru powrócono do jasnego błękitu. Numer 53 na przedniej masce znajdował się teraz wyżej niż wcześniej, a materiałowy dach był w białym kolorze. Zwróćcie również uwagę, że nie znajdziemy na nim tych charakterystycznych pasów. No i wnętrze. Zamiast foteli kubełkowych postanowiono zastosować seryjne fotele z Volkswagena Garbusa. Przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy obejrzałem ten film, to miałem naprawdę mieszane uczucie, ponieważ samochód, egzemplarz Volkswagena Garbusa, który pojawił się w Herbie Fully Loaded, jest zupełnie innym pojazdem niż te poprzednie wcielenia Herbiego, z którymi mieliśmy do czynienia w innych, wcześniejszych częściach o przygodach tego sympatycznego bohatera. Herbie stworzony na potrzeby tego filmu ma zamontowane boczne wyloty powietrza na tylnych błotnikach, duży tylny spoiler, zamiast tylnej pokrywy zamontowano przezroczysty odpowiednik podświetlany na niebiesko. Auto nie posiada tylnego zderzaka, tablicy rejestracyjnej z przodu, fotela pasażera i tylnej kanapy. Ale spokojnie, opisałem właśnie tylko jedno z wcieleń tego pojazdu, które pojawiło się w tym filmie. Jeżeli dokładnie obejrzycie Herbie Fully Loaded, to zobaczycie, że samochód wyglądał też w niektórych scenach w miarę normalnie. Choć uważam, że ten pakiet stylistyczny nie wyglądał jakoś bardzo, bardzo źle. W każdym razie mnie najbardziej podobały się szerokie felgi z oponami Goodyear Eagle NASCAR. Co ciekawe, czcionka liczby 53 znów różni się od wcześniejszych, ale charakterystyczne pasy są bliźniacze do tych z pierwszych czterech filmów o przygodach Herbiego. Podczas kręcenia tego filmu wykorzystano prawdopodobnie ponad 30 różnych egzemplarzy Volkswagena Garbusa. Zachowały się co najmniej 3, jeden w Volo Auto Museum w Illinois i 2 w Kalifornii, te z wyścigów NASCAR, w Peterson Automotive Museum oraz w sklepie Electric Dreams. To tyle, jeżeli chodzi o filmy z Herbim, co nie znaczy, że auto nie pojawiło się również w innych produkcjach. A więc zaczynamy od serialu o tytule Herbie the Love Bug z
1982 roku, w którym wykorzystano m.in. egzemplarze garbusów z filmu Herbie Goes Bananas, o czym już wcześniej mówiłem. W każdym razie warto go zobaczyć jako ciekawe uzupełnienie innych produkcji. Następnie The Mickey Mouse Club z 1990 roku w drugim sezonie, oczywiście w teledysku First Lindsay Lohan do filmu Herbie Fully Loaded. Prawdopodobnie Herbie stał się również inspiracją dla zachodnioniemieckich twórców serii komedii dla dzieci z lat 1971-1978 pod tytułem Superbug. W tych filmach autem głównego bohatera jest również Volkswagen Garbus, a w pierwszym z tej serii możecie zauważyć w jednej krótkiej scenie biały egzemplarz w niezbyt dobrym stanie, ale łudząco przypominający Herbiego. Auto pojawiło się również epizodycznie w animowanym House of Mouse w dwóch odcinkach, w serii komiksów stworzonych przez Boom Studios w 2009 roku, w American Dad w odcinku 195, w The Simpsons, w kultowych The Simpsons w sezonie 11, w Robot Chicken, czyli w serialu satyryczno-komediowym dla dorosłych, stworzonym w technice poklatkowej. A futurystyczną wersję Herbiego widać wśród rozbitych pojazdów Futurama Comics w numerze 82. Przygody Herbiego to również gry, takie jak Disney's Herbie Fully Loaded z 2005 roku, Herbie Rescue Rally z 2007 roku, Kingdom Hearts epizodycznie, a w Forza i w GTA, wybierając Volkswagena Garbusa, sami możemy wybrać również wygląd tego samochodu, tak aby przypominał Herbiego. Wesprzyj moją twórczość, odwiedzając link widoczny w tej chwili na ekranie. Dziękuję. Na świecie powstało mnóstwo replik tego sympatycznego autka obdarzonego ludzkimi cechami i oczywiście poczuciem humoru, dlatego raczej nie zapowiada się, aby pamięć o nim odeszła w zapomnienie. Bardzo dziękuję po raz kolejny, że byliście ze mną. Polubcie moją stronkę na Facebooku. Zapraszam także do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku z cyklu Auta na ekranie.